Witam z tej strony Shaggy. To jest oczywiście kanał Ciemna Strona Giercowania. I oczywiście gra Destiny. Gra miała premierę dokładnie 2 dni temu. Ja dopiero nagrywam to dzisiaj. Materiał pewnie ukaże się dopiero na kanale u mnie jutro. I pokażę wam fragment rozgrywki. Już tutaj kawałeczek grałem. Widzę, że tutaj znajomy chce ze mną zagrać. Zobaczymy. Gra miała premierę oczywiście na wszystkie możliwe konsole. Znaczy, no nie wszystkie, na konsole nowej i starej generacji, czyli na Xboxy 360, na PlayStation 3. To Xbox One i PlayStation 4, tak? No dobra, nie jestem z kolegą akurat tutaj w komunikacji, bo nagrywam, on pewnie o tym nie wie, później się dowie, ale myślę, że razem tutaj z takiego prostego dołączenia uda nam się wskoczyć na misję i coś zrobić, a dokładnie tutaj misję patrolową na 4 poziom. We dwójkę zagramy. Zobaczymy, jak będzie. Nie umawiałem się z tym kolegą, który właśnie dołączył, po prostu teraz dołączył, no ale tak to jest, jak się ma ludzi na liście znajomych, ta gra jest na to stworzona, pod to stworzona i informujemy, Xbox nas informuje, że ktoś gra, można się dołączyć razem tę misję tworzyć i to jest bardzo fajne, na pewno będzie łatwiej, bo gra sama w sobie jest naprawdę trudna. Co do historii Destiny, to już mówiłem tam w którymś wcześniejszym filmie, mamy lata dużo przyszłościowe, ludzkość stanęła na małej krawędzi wyniszczenia przez jakąś tam obcą rasę, która atakuje. Jedyną nadzieją jest taka planeta, którą nazywamy podróżnikiem. I dzięki niej mamy tutaj nową technologię, nowe umiejętności. I stajemy się takimi obrońcami Ziemi. Ja w tej chwili wybrałem rasę Warlocka. To jest taki zawodnik pałający się troszeczkę jakby taką magią. No i dobrze, wyruszmy. Wyruszmy w tą misję i tutaj bez zbędnych gadoców. Tak jak mówię, duży hype jest na tą grę, czyli duże oczekiwania, też wysokie oceny, wysoka sprzedaż w pierwszych dniach. No, mi się wydaje, że dość zasłużona, bo gra... O, nie to ciskam. Gra naprawdę jest wykonana solidnie. I sprawia dużo przyjemności. Tylko że jest dość trudna. Czasami jak się skupiam, przestaję mówić. Jest solidnie zrobiona. Duży budżet przede wszystkim tą grę został władowany. Finansowy zarówno w projekt cały, jak i w muzykalnienie, bo tam naprawdę muza jest świetna. Nie wiem, co dokładnie mamy zrobić, ale zaraz pewnie się przekolamy. Aha. No dobrze. I naprawdę gra się wyśmienicie. Nawet na te konsole, tak jak już mówiłem, starej generacji. No to wypróbowuję rzeczy, których wcześniej nie wypróbowałem. Tańce, hulańce. Nawet na konsolach starej generacji jest... jest to dość porządnie zrobione i... I właśnie się wywróciłem. Nie wiem sterować jeszcze, bo nie latałem, także tutaj będzie lamersko z mojej strony. Ale właściciele PlayStation 3 i właściciele Xbox 360 powinni być bardzo zadowoleni, bo to jest chyba jedna z takich porządniejszych gier na odchodzącą
już wersję, generację konsol, tak? Bo nie wiem, czy coś jeszcze lepszego się ukaże. No myślę, że może tak, ale no to jest na pewno solidna produkcja, dostarczająca dużo rozrywki. Na konsolach nowej generacji, bo oglądałem streamy i filmy, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Co do wersji PC-towej, nie jest zapowiedziana, ale tak jak powiedzieli, czytam w którymś z wywiadów twórcy, że nie jest powiedziane, że nie, tak? Także miejmy nadzieję, że na PC-ty też wyjdzie, bo naprawdę gra jest fajna i dostarczy rozrywki wielu osobom. Chyba, że to jest taki mishmash, troszeczkę Borderlands, jeżeli ktoś lubił Borderlands, to jest bardzo podobne. W takim klimacie post-apokaliptycznym, tak? Jak widzicie i prezentuje się, po raz kolejny się powtórzę, wyśmienicie. No to wziąłem taką misję dość spokojną, po prostu farma ilościowa. Pewnych elementów. Jeszcze nie ogarniam, bo dużo nie grałem niektórych klawiszy, więc szukam. O, są tutaj znowu. Zawsze w tym miejscu się pojawiają. Nie, Bartku, przepraszam cię, ale nie mam podłączonego headsetu, także tak byśmy nie porozmawiali. Ale tutaj użyłem taką swoją super moc, nową, którą jeszcze... której jeszcze nie używałem. Mission complete. No bo to była taka wolna, spokojna misja. I co teraz dalej? Co teraz dalej? Nie wiem, bo na takiej spokojnej misji jeszcze nie byłem. Aha, kolega. Wsiada na ten, to my tak samo. Czyli zwykła farma. Ale tu też jest ta farma potrzebna. Niektórym osobom może się to nie spodobać, ale no, niektóre misje wymagają powtórzenia. Jak już przejdziemy ten główny wątek, możemy wskoczyć z powrotem na tą mapę, gdzie byliśmy, po prostu tłuc tutaj stworki. Sobie w nieskończoność. W ten sposób podbijać poziom, a jest to nam potrzebne, żeby używać coraz lepsze wyposażenie, bo bez tego niestety, ale później jest kiepsko. Ja już trafiłem na takie misje tutaj, chociaż nawet na początku, gdzie naprawdę było ciężko, trzeba było się natrudzić. No to niektórym się może nie spodobać, no ale to jest taki jest klimat tych gier z lekką domieszką właśnie MMO. I musimy teraz zabić tutaj, widzę. Jakich wandali. Zwróćcie uwagę na grafikę, naprawdę, już to powtarzałem. To jest konsola Xbox 360 konstrukcja, która ma 10 lat, która ma 512 RAM-u. I zobaczcie, to naprawdę, naprawdę dobrze wygląda. No widać jakość tych niskich tekstur, no ale kurde. Wziąłem Colta, nie wiem po co. Zobaczymy, co to jest za giwer. Tak, jest słaby. Aha, idziemy dalej. Nagram coś jeszcze więcej oczywiście z tego. Jakieś PvP pokażę, bo też są jakieś tam jakieś wyścigi chyba. Takie różne rzeczy.
Także trybów rozgrywek jest wiele. Co ciekawe, a może i to jest troszeczkę minusem, że myślałem, że ta gra będzie naprawdę zajmować na Xboxie wiele płyt, a tak wszystko jest na jednej płytce. Jak oni to upchali, to nie wiem, ale obawiam się, że będzie mnóstwo DLC do tego, no. I trzeba będzie jeszcze pieniążków troszeczkę wyłożyć. A na ekranie pojawili się też inni gracze, no bo oni sobie robią coś zupełnie innego w tym świecie, niezwiązanego z nami. Mogą się do nas dołączyć lub niekoniecznie. Granie padem no troszeczkę jest mniej wygodne na pewno niż myszką, ale jakoś tam można sobie poradzić. Dlatego jeżeli to wyjdzie na peceta, to na pewno zaopatrzę się też w wersję pecetową. No chyba, że już kompletnie mi się gra znudzi. Ale na razie robi pozytywne wrażenie, co ja jestem bardzo wymagającym graczem i naprawdę bardzo wiele gier odrzucam na samym początku. Mnie nudzą, nie ma czegoś takiego, co by zrobiło wow, nie? A tutaj, kurde, jest coś takiego, że naprawdę... No chcę się wracać do tej gry. Także dobrze, ruszajmy dalej. Misyjka taka chyba widzę, że dość fajna. Sorry, nie chciałem ci nic zrobić. Dobra. Czyli wracamy tutaj. A, to tak działa ta Givera. Ja strzelam jak głupi. No cóż. Troszeczkę jeszcze też minie czasu, jeżeli się te wszystkie możliwości gry pozna. No i dobra, gdzie się udać teraz? A tam, patrzę. Jak mi się wydaje. Dead Orbit needs your help, Guardians. We can't build our fleet alone. Encryption follows. Lądują następne fale przeciwników. Może tędy trzeba przejść. Nie. Kurczę, to jedyny z takich z rzeczy, które zauważyłem, to wydaje mi się, że te mapki, kurde, może no to jest na razie jeszcze gram na ziemi. Że większość tych lokacji jest bardzo do siebie podobna. Może to jest też tajemnica, tak, że to zmieściło się na jednej płytce i to jest składane
niewielkiej ilości elementów. Nie wiem, co tutaj zrobić. Kompletnie nie wiem. I widzę, że mój znajomy też chyba nie wie. O, tu są mi się pyś. Więc może robimy po prostu tak. Chyba kolcik lepszy. Guardian down. A zginął mój znajomy, już biegniemy, biegniemy, gdzie on jest. Co my tu mamy zrobić, no? Po prostu mamy chyba zabijać koleś. Guardian down. Przepraszam, że nie mówię, ale czasami się skupiam, a jednak tutaj zaczęło być wymagane skupienie i mam nadzieję, że zrekompensuję wam to, co się dzieje na ekranie. Dzieje się dużo. Nie wiem, co tu robić. Kompletnie nie wiem. Teraz mamy 0% progresu. Może głupie, może do kogoś się wydać to śmieszne, ale serio, nie wiem. Można zbierać minerały. Nie wiem, do czego one są jeszcze przydatne, nie wnikałem. Zapowiada się, że chyba progres się nie ruszy. Będę musiał się chyba przełączyć z kolegą na słuchawki i pogadać. Także też nie wiem, co tu zrobić. Tych kolesi jest coraz więcej. Tak, to sobie zginąłem.
ma super moc. W każdym razie ekspleci, ale nic się nie dzieje, tak? Słuchajcie, kochani. Bo naprawdę, ja utknęłem i nie wiem, co tutaj zrobić. Może komuś to się wydać śmieszne, ale... Nie wiem, chyba kolega też nie wie, tak więc przełączę się na słuchawki. Z nim drugie, żeby porozmawiać, bo niestety na tych samych się nie da, na Xboxie. A ja się będę z wami żegnał. Co było w tej misji, wyjaśnię wam w następnej, bo na pewno dojdziemy. I co? Będę się z wami żegnał. Jeżeli film się podobał, rzućcie łapkę w górę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Tymczasem Bramlasem, hej!